Niełatwo cię było oswoić. Kilka lat trzeba się było nastarać. Dwoić, troić, żeby ogarnąć tę miłość, niemiłość. Wcale nie było nam dane spędzać każdy poranek, wylizać niejedną ranę, zanim męczący dzień znów nastanie. Dzięki kochana za te nocne wypady, napady spontanu, wspólne zamykanie planu. Dzięki kochana, bo bez ciebie nie dam rady. Nie dam rady w myśl zasady, że bez ciebie nie dam rady. Chciałem powiedzieć, że również tlą się we mnie, nawet nie tlą, żarzą się we mnie emocje przed chwilą, sprzed chwili tego, czego wszyscy chyba doświadczyliśmy. W odróżnieniu do tego magicznego koncertu, gdzie Państwo rozpoznawali tematy filmowe i związane z kamerą, tutaj nie będą Państwo znali żadnej piosenki, ponieważ zaprezentuję dzisiaj razem z tymi wybitnymi muzykami autorski materiał, więc przynajmniej może jakąś wartością będzie to, że czegoś, a na pewno tak będzie, dowiecie się o mnie. Miłego. Wiecznie drugi, Bozia mnie nie lubi. Palę swe debiuty tak jak Linda pali szlugi. Scooby-dooby, Scooby-dooby-doo, ja. Cała branża na swej fali, niech się buja. O, Andrzej Duda, aleluja. Lepszy cover nie powstanie, więcej nie ma. Ochoty nie mam na inny niż mój własny świat. Szary świat, szary świat, kolorowy świat, szary świat. Czarno-biały świat, kolorowy świat, 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 świat. Szary świat, szary świat, kolorowy świat, szary świat. Czarno-biały świat, kolorowy świat, 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 świat. Świat jest teatrem, aktorami ludzie, panie Januszkiewicz. Patrzę w pustą przestrzeń, zarezerwowałem sobie dla mnie miejsce. To co najważniejsze, myślę sercem, myślę, że chcę. Chcę płynąć z wersem, zanim coś o tobie, to o sobie jeszcze. W sobie się nie mieszczę, nie mam tylu lat, by zbawić. Szary świat, kolorowy świat, szary świat. Czarno-biały świat, kolorowy świat, świat, świat. Szary świat, kolorowy świat, szary świat. Czarno-biały świat, kolorowy świat, świat, świat. Ja tak sobie pomyślałem, że kurczę, w tej takiej przerwie marzyłoby mi się, żeby cytat ze Snu nocy letniej Szekspira powiedział Linda. I odważnie wykonałem telefon. Do Bogusława Lindy. Do niego samego. Do tego z Psów, między innymi. Wspaniałego Bogusława Lindy, mojego idola. Dodzwoniłem się. I usłyszałem tylko halo. Więc ja... Dzień dobry, panie Bogusławie, nazywam się Marcin Jamszkiewicz, ja tutaj dzwonię w takiej sprawie, nagrałem taki utwór i w ogóle i bardzo mi się marzyło, jakby wam mógł przeczytać ten utwór, nie, to jest taki, nie pan, ale to jest taki utwór, jakby wam mógł, ten utwór, wygadałem się i nagle słyszę takie głosem Bogusława Lindy,
Nie, wie pan co, ja mam to w dupie. Ja jestem teraz na wakacjach. I ja, moja reakcja powinna być raczej, że jestem smutny, ale ja usłyszałem to Bogusławem Lindą i stwierdziłem, Boże, jak wspaniale, cieszę się, że mi pan odmówił w ten sposób. No i byłem niezwykle poruszony, jakże wspaniałą odmową pana Bogusława. No to stwierdziłem, że dobrze, to, no to drugi na liście nie będzie Daniel Ulbrycki. Daniel się zgodził, po czym przesłuchał tego utworu później i powiedział, nie to jakieś brudne, takie szare. Co mnie również ucieszyło, ponieważ tytuł tego utworu to Szary Świat. Nie o wszystkich piosenkach mam takie fajne historyjki. To może być przez państwa potraktowane jako piosenka powyborcza, ale zaznaczam, że nie jest. Jest absolutnie apolityczna. W jakimś sensie to był mój pierwszy raz dzisiaj tutaj na scenie Delivia. Dlatego to był pierwszy raz, ponieważ pomimo tego, że stanąłem już na tej scenie z innymi materiałami, zdarzało mi się tutaj być, to był mój osobisty, to były moje piosenki. Prawie do wszystkich napisałem teksty, prawie wszystkie współtworzyłem w warstwie muzycznej. I to jest niezwykle intymne. Co chcesz? Długo gramy w tę grę. Chcecie, nie chcecie? Nie chcecie, nie chcecie? Chcę! Już nie zapomnisz mnie! Jak śpiewał Żabczyński, Aleksandra. Żałuję, że wtedy wystawiłem ci walizki, z okna rzucałem wszystkim, co miałem pod ręką, byłeś mi tak bliski. Życiowe czystki. Nie, 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 zrymuję tu do whisky, bo nie piję prawie od kołyski. Mocno trzeźwy mam pysk i... Oh, yeah. Cieszę się, że na drugą część koncertu ludzie zostali. Nie zdziwiłbym się i nie obraziłbym się, gdyby już nie wrócili posłuchać mojego koncertu, bo ja sam słuchałem tego poprzedniego i jeszcze chwilę dłuższą zostałem z tymi emocjami. Pozostałem pod wrażeniem. No ale udało się zejść na ziemię, mówię o sobie i wrócić do swoich przeżyć, do swoich emocji i podzielić się tutaj po raz kolejny czymś ze słuchaczami, ale tym razem czymś wyjątkowym, bo czymś od siebie. Ten Kuba. Ja się ciągle boję naprawdę, że ktoś tutaj nam podchwyci i życzę mu oczywiście tego. Wiem, że zdążył już nawiązać kontakty z zagranicą jakiś czas temu. Ciągle jeszcze jest w Polsce, więc korzystam z tego dobrodziejstwa, że czasem ma czas i może zagrać ze mną koncert. W zasadzie ja z nim też mogę zagrać koncert.
ludzie, którzy tutaj przychodzą i ich zainteresowanie nami, artystami, w ogóle muzyką jest niespotykane. Nigdy nie nauczę się Ave Maria. Tak mnie prosiłaś, bym zaśpiewał, gdy ciebie zabraknie. Strasznie. No, następuje taki proces nieudawanego obnażenia. To jest chyba trochę za mocne słowo, ale niech ono tutaj padnie jako skrót myślowy. Być może układ planet da nam jeszcze nas. I tak naprawdę nic się nie stanie. Gwiazdy spadają, spojrzysz w niebo i znów są tam. Zaśpiewam ci Ave Maria. Serce nie sprzyja, kiedy miłość zamienia się nagle w stratę. Tyle wspomnień mam, moja miła, a każda ta chwila zatrzymała na zawsze czas. W moim życiu babcia jest niezwykle ważną osobą i babcia wciąż jest i ma się świetnie. I to jest niesamowite, że jako jedyna z mojej rodziny umie ze mną pogadać o sporcie. Ja z nią i w ogóle o wielu rzeczach. I ona jest tak bystra i lotna, wspaniała. Jest definicją miłości w moim życiu absolutnie. I ona mi kiedyś powiedziała coś takiego, że jak jej zabraknie, to jej marzeniem jest, żeby na jej ceremonii, na jej pogrzebie wykonać Ave Maria Schubert. I ja do dzisiaj się tego nie nauczyłem, chociaż miałem kilka okazji zawodowych. Wiem, jak to leci, ale jakoś tak, nie wiem, przesądnie powiedziałem, że nie, więc obszedłem to i stwierdziłem, że zaśpiewam o tym, że się tego nigdy nie nauczę. Stąd ten utwór Ave Maria jest dla niej i o niej. Jan Pieniążek, perkusja. Jacek Kita, kierownik muzyczny, instrument klawiszowy. Wasz znajomy, Kuba Więcek. Marcin Januszkiewicz. Dziękujemy. Piękne, dzięki. Dziękujemy. Zagramy na koniec utwór równie nieenergiczny, a z płyty Perfect Lady Punk. Każdy oddech w niespokojny wiatr.
by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam zawsze, tam gdzie ty. To za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł się aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sen, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam zawsze, tam gdzie ty. Jacek Kita, Jan Pieniążek, Kuba Więcek. I kłaniamy się bardzo nisko. I do zobaczenia, do usłyszenia. Dawno nie miałem sytuacji, żeby po koncercie do muzyków podchodziło tak dużo ludzi z tyloma pytaniami i chcieli dyskutować. Jeżeli wam się to podoba, to jest to piękne. Tak. I to daje nam skrzydła, żeby robić to dalej. Tak, chciałem tego kontynuować. Nie jest to takie oczywiste, bo żeby to wszystko mogło mieć rację bytu, to trzeba trochę wyjść na scenę bez żadnych oczekiwań i też no bez właśnie, żadnych takich... bo często sobie muzycy wyobrażają. Teraz będzie... To jest ten ważny moment dla mnie w koncercie, jest moje solo. Chcę to solo zacząć w taki sposób i to jest moment, który wszystko rujnuje, bo nie można, po prostu trzeba być tylko tu i teraz. Tak, dokładnie. Tam musi być uczucie, musi być nastrój i przede wszystkim muszą być emocje w każdym występie. A gonienie za perfekcją to niestety zabije, bo wtedy z tyłu głowy jest, nie mogę się pomylić, muszę to zrobić perfekcyjnie. A tu każdy koncert jest, powinien być i jest, jak jest dobry. Jest po prostu inny. I tyle.
Ja tak chciałem tylko coś powiedzieć, ale że przede wszystkim dziękuję Państwu, że przychodzicie na te koncerty i współtworzycie tę grupę, nie wiem, to środowisko, ten mikro, makroklimat. Ja też chciałem Państwu podziękować, że to w ogóle tutaj teraz jesteście. Ja też chciałem. Bo ja czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem w swoim życiu, a zagrałem setki koncertów. No jest to naprawdę mega miły wieczór.